Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Nie ma co chyba szukać jakiejś dziury w całym, bo to był normalny dzień, takich jakich teraz pewnie potrzebujesz. Tak, no to to był taki dzień, no, na jaki też czekałem, prawda? I też skoki, na które czekam i na które pracuję. No ale i tak było fajnie. Kwadratowych jaj tutaj wymyślać nie będziemy. Jakie są te informacje zwrotne, o których często mówisz? No dzisiaj była ta informacja. Dzisiaj te skoki były dużo luźniejsze. Było więcej płynności, więcej swobody w tych skokach. To się od razu przełożyło na no i na jakość skoku i na później na odległości. Natomiast też wiem, że no, trzeba tutaj być cały czas skoncentrowanym, cierpliwym i, no, i po prostu robić swoje, ale taki dzień to bardzo pozytywny i był potrzebny. Idą problemy. Ja zawiozę Kamila do hotelu, jakoś to ogarniemy. Kamil, tak pół żartem zapytam, z Dawidem Kubackim ramię w ramię idziecie przez to pole bitwy narciarskiej tutaj. No nie ma go z nami, tak? To się wszystko potoczyło. Ty jakoś to odczuwasz, no bo nie ma co ukrywać, że dużo czasu spędzacie. No jest inaczej, no bo jest bardzo okrojona grupa. Zazwyczaj nas jeździło 6-7, teraz przyjechało 4. No widać to i na rozgrzewce, i w szatni. Ale z drugiej strony no też no nie jestem tutaj pierwszy raz, to też nie jest dla mnie nowa sytuacja. Chociaż nową sytuacją jest to, że ja z Okręgu Zakopiańskiego jadę sam, no nie, na zawody. Ale teraz najważniejsze to jest dla tych chłopaków, którzy zostali, dobry trening. To, żeby oni poczuli, że wszystko jest w porządku, no i żeby później z taką dobrą energią, wiarą i pewnością, no później mogli wrócić do startów. Dziękuję. Tego im życzę.